Siemacie ludzie, z tej strony Kromka. Dzisiaj świętujemy, moi drodzy, rok kanału. Tak jest, słuchajcie, to co przed chwilą usłyszeliście, to było nic innego jak wstępniak do mojego pierwszego filmu na YouTubie. Słuchajcie, ten materiał będzie bardzo sentymentalny. Ten materiał będzie taką swoistą podróżą przez te wszystkie miesiące, dni, przez te wszystkie materiały, które dla mnie w jakiś sposób były wyjątkowe. Przez wszystkich ludzi, którzy sprawili, że ten kanał jest teraz właśnie w takiej formie, w jakiej jest. Ale przede wszystkim jest to film z podziękowaniami dla was, moi mili, bo gdyby nie wy, gdyby nie wasza aktywność, gdyby nie to, co kiedyś mówiłem troszkę naiwnie o tej całej społeczności, jaką chciałem stworzyć, pamiętacie? Ci, którzy są ze mną od początku, pamiętają. Mimo wszystko to się udało, słuchajcie, udało się to, ale wszystko po kolei, także serdecznie zapraszam was na ten troszkę taki wspominkowy materiał. Witajcie, z tej strony Kromka, a przed wami pierwsza część poradnika odnośnie efektywnego latania helikopterem. Tak, moi drodzy. To, co przed chwilą usłyszeliście, był mój pierwszy poradnik w kwestii latania helikopterem. I ten głos, który usłyszeliście, również był głosem moim. Słuchajcie, na początku troszkę statystyk. Przez cały rok trwania mojego kanału wrzuciłem 147 filmów. Łączna wartość wyświetleń to 232 tysiące wyświetleń. Dla mnie to jest ogrom, słuchajcie. 95% mojej widowni stanowią mężczyźni, 5% panie. Serdecznie pozdrawiam. Średni czas oglądania, słuchajcie, mojego materiału wynosi 5 minut, czyli 40%. Słuchajcie, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, ponieważ zazwyczaj standardowo kształtuje się to na poziomie 20% w przypadku większych kanałów, ale wiadomo, że im więcej ludzi ogląda dany kanał, tym mniejsza średnia. No, tak działa statystyka. Oceny pozytywne 14658, oceny negatywne 297. Komentarze pod moimi filmami w liczbie 9665, a unikalne pliki cookie, czyli ogólne osoby, które mnie od jakichś 2-3 miesięcy oglądają, wynosi 11 tysięcy. Czyli tak naprawdę mój kanał dzięki wam ogląda 11 tysięcy osób, z czego ponad 4100 osób kanał subskrybuje. Witajcie, z tej strony Kromka, a dzisiaj zabiorę was na sawannę, tak jest, safari. Tylko musicie pamiętać o jednym. Musimy być bardzo cicho, żeby nie spłoszyć gatunku, na którym mi najbardziej zależy, czyli Sniperus clenchus legus. Moi drodzy, ten materiał, który teraz widzicie, był takim pierwszym materiałem troszkę bardziej ambitnym, jeśli tak to można powiedzieć. Takim materiałem, który nie stawiał na pokazywanie samego gameplayu, ale na zrobienie czegoś bardziej kreatywnego, bo to chciałem w sumie robić na samym początku ze swoim kanałem. Poza takimi gameplayami, poza uczeniem się tego, jak te filmy się powinno komentować, co jest naprawdę nie takie proste, jakby się mogło wydawać, bardzo was serdecznie zachęcam do zobaczenia tego, jak to wszystko wyglądało w przeszłości z moim komentarzem, z moim głosem. Ale po pewnym czasie znalazłem taką swoją, może nie swój styl, ale swój sposób na robienie tych filmów. Po pewnym czasie zacząłem się określać jako twórca, tak? Wiedziałem, co chcę robić, ale było to bardzo często poprzedzone różnego rodzaju próbami, które nie zawsze wychodziły tak, jak mi się chciało. Tutaj akurat macie w tym wypadku przykład pseudomontażu, który postanowiłem zrobić. To był wszystko proces uczenia się zarówno Sony Vegasa, proces uczenia się tego, jak renderować. Dopiero tak naprawdę niedawno zacząłem ogarniać renderowanie w taki sposób,
aby była to jakość najlepsza z możliwych, bez smug, jakie niestety w przypadku grania w 1080i, a ja właśnie w takiej rozdzielczości gram, niestety te smugi się pojawiają. Także jak widzicie, człowiek uczy się przez całe życie, ale tak naprawdę, odkąd zawsze pamiętam, starałem się kłaść najwięcej uwagi w stronę tego, aby ten kanał nie był tylko takim kanałem moim, tak? Aby ludzie, którzy grają ze mną na gameplayach, którzy są moimi znajomymi, również odnaleźli dla siebie, przede wszystkim dla siebie, coś sympatycznego. Na dole jest Soflam. Właśnie. Jest, no, mam go, chodźcie tutaj do mnie. Już się radzę. Moi drodzy, w tym miejscu jest czas, aby podziękować wszystkim moim znajomym z Xboxa, jeszcze starego, dobrego Xboxa, zaczynając od Rafała Markusa. Rafał, nie wiem, czy oglądasz te materiały, bo byłeś w sumie pierwszą osobą, która mnie z całą Xboxową ekipą zapoznała. Całą starą, dobrą ekipę Alko, teraz już te troszkę nasze drogi się rozeszły. Jeśli to oglądacie, to serdeczne dzięki za wszystkie spędzone chwile na tym polu bitwy 3, za masę śmiechu, za masę wbitych noży i wszystkich innych rzeczy, które nas spotkały, siedząc czasem do późnych godzin, ale głównie w sumie podziękowania należą się dwóm osobom, tak najbardziej ze wszystkich, którzy najbardziej mieli wpływ na to, jak ten kanał mój się rozwinął. Pierwszą osobą jest Rocket, mój strzelec YouTube'owy, którego wszyscy dobrze znacie, a druga osoba to... Witam wszystkich, z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem z moją facjatą, tym razem Battlefield 3 i... coś, co mnie zaskoczyło. Myślałem, że w Battlefield 3 już nic mnie nie zaskoczy. Okazuje się, że myliłem się i to strasznie. Nawet nie wiesz, Marcin, jak zaskoczyłeś mnie ty właśnie tym filmikiem. I tak naprawdę większość z was ogląda mnie od tego filmiku. Słuchajcie, przed tym filmikiem 200 subskrypcji, po tym filmiku dzień po 1000. I tak to się zaczęło naprawdę, Marcin wyciągnął do mnie rękę jak ojciec do swojego dziecka, jak do niemowlaka, a ja chwyciłem się i postarałem się wykorzystać całą tą zaistniałą sytuację. Czy wykorzystałem? Zostawiam to Wam do oceny. I słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem na tym kanale już od ponad roku. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim swoim znajomym, bo tak naprawdę to nie jest nagrywanie filmików, tak? To nie o to chodzi, że człowiek gra po to, żeby nagrać film. Tu, moi drodzy, chodzi o to po prostu, żeby się dobrze bawić w gronie swoich najbliższych znajomych i to też w tym wirtualnym świecie czynię od ponad roku. Słuchajcie, jakie mam plany, tak? Jakie mam plany na najbliższe miesiące, lata? Słuchajcie, będziemy robić to, co przez ten cały czas na razie widzicie na ekranie. W miarę jak kanał się rozwija, będzie więcej możliwości na pewno. W miarę jak powiązałem swój kanał z partnerem, jakim jest kurs Union for Gamers, zobaczymy, jakie będą z tego profity. Na pewno różnego rodzaju konkursy będą się pojawiały na moim kanale, jeszcze lepsza jakość. Także, moi drodzy, również może jakieś nowe gry, nastawiam się na The Division, ale przede wszystkim, słuchajcie, to jest materiał dla Was. Także bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, abyście obejrzeli sobie wszystkie moje materiały wstecz, począwszy od pierwszego, słuchajcie, od pierwszego zobaczyli, jak to się wszystko zaczynało. I pamiętajcie, kromka biega, kromka lata, kromka radzi, kromka pije, kromka nigdy Was nie zdradzi. I do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.